jeszcze tylko parę wiosen. Ballada o martwej naturze na emeryturze. Krzysztof dał przepis. Czasami muszę słuchać staruszek zgarbionych gorzej niż ja. Bo ich marzenia nie do ziszczenia są garbem numer dwa. Wszystkie marzenia, te do zjedzenia i te by coś dla dusz, a tu podróże na emeryturze, na ręcie w piecu róż. Co kiedyś było, już się skończyło. Teraz wspomnienia chodzą po sieniach i po pokojach, gdzie w książkach boja śpi młodość z tamtych lat. Tylko czasami pod wieczorkami, z koleżankami, pod kocykami, z herbatnikami i albumami powraca stary świat. Półmiski srebrne, dawniej potrzebne do uroczystych mięs, drzemią pogodnie, choć coraz głodniej i przydałby się kęs. Pluton talerzy też chciałby przeżyć najazd grzybowych zup, a tu niestety tylko apetyt, jak z niedobrego snu. Stara karafka wije się w czkawkach, nie może sama żyć, bo kieliszeczki chcą naleweczki i krzyczą do niej – pić! A czajnik stary zdjął okulary i nie chce wiedzieć, że chińska herbata parzona w ratach to już herbaty cień. Co kiedyś było, już się skończyło, teraz wspomnienia chodzą po sieniach i po szufladkach, w których się składa pamiątki z tamtych lat. Tylko czasami, pod wieczorkami, ze ściereczkami, nad talerzami, ponad kurzami, wraz z westchnieniami, powraca stary świat. W krzesłach pluszowych śpi stół dębowy i też na pewno śni, bo czasy inne, sprzęty gościnne przeżyły swoje dni. Gdy właściciele mogą niewiele, to wtedy widać, że martwej naturze na emeryturze także nie wiedzie się.